Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim iskrowym. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać kolejne fajne techniczne rozwiązanie na trening skokowy. Dzisiaj Wam zaprezentuję pracę na drągach, na kawaletkach oraz na stacjonatach, ale w dosyć długiej i dużej sekwencji, więc zapraszam Was do oglądania. W tym zadaniu głównie chodziło o to, by jeździec zaczął czuć długość fuli. Zaczął czuć odległość, widzieć tą odległość i starać się dostosować odpowiednie tempo do natężenia drągów. Te drągi były stosunkowo bardzo wąsko ustawione. Ja je zrobiłam w ten sposób celowo, tak ułożyłam je, ponieważ chciałam uzyskać efekt taki, że ten koń rzeczywiście będzie galopował od zadu i bardzo spokojnie. Będzie po prostu przegalopowywał w równowadze od pierwszego drąga do ostatniego drąga. No i jak zauważyliście, udało się to w tych dwóch przypadkach, które Wam zaprezentowałam. Kasia Gossa pracowała na Provenie. Proven jest koniem dosyć aktywnym, z bardzo długą fulą, z obszernym galopem. Bardzo chętnie się rozciąga, jest dosyć obszerny w tych ruchach i te ćwiczenie właśnie jest świetne dla takiego konia z tego względu, że pomaga nam trochę skrócić jego linię, tak jakby nauczyć go troszeczkę, że on ma pleckami iść do góry, tak, trochę głową do dołu, żeby te fule nie były takie chaotyczne, nie były zbyt obszerne, tak, żeby on był bardziej ekonomiczny, ale jakościowo dobrze się dalej ruszał. To jest bardzo istotne. Klacz Essie akurat jest też koniem dosyć idącym do przodu. To jest koń, który bardzo chętnie napiera. I te ćwiczenie też pozwalało właśnie troszeczkę wyciszyć tego konia. Wyciszyć, uspokoić i zrównoważyć tą fulę. To jest bardzo ważne w ogóle w pracy skokowej i ujeżdżeniowej. Bo tak naprawdę skoki, to mówi się, że to jest ujeżdżenie z przeszkodami. Tak? I właśnie o to chodzi, żebyśmy mieli dobrze ujeżdżonego konia. Musimy ćwiczyć takie rzeczy. Właśnie w postaci pracy na kawaletki, na drągach, które pozwalają nam wyrównać jakość fuli, wyrównać ten ruch, wyrównać nasz dosiad i być konsekwentnym tym dosiadem, bo sami doskonale wiecie, że najtrudniej jest być konsekwentnym, tak, w dosiadzie, bo często jest tak, że już w połowie szeregu gimnastycznego my już tam zaczynamy kombinować, albo jest na odwrót, na początku się gubimy, a potem dopiero zaczynamy łapać ten rytm. I z końmi też tak jest, dlatego powinniśmy często ćwiczyć takie rzeczy, które właśnie mobilizują konia do skupienia się i do poprawy jakości jego ruchu. Niejednokrotnie powtarzałam, że bardzo lubię pracę na szeregach gimnastycznych, pracę na drążkach, ponieważ ona jest niezwykle rozwojowa zarazem i dla jeźdźca, i dla konia. Ale od razu Wam powiem, że różnica jest w pracy na drągach, jeśli po prostu przejeżdżamy sobie i nie zwracamy na pewne aspekty. Tak? Możemy postawić cztery drążki, na tych czterech drążkach zrobić tak świetną robotę na cavaletti, a możemy na tych drążkach bardzo dużo stracić, pracując z koniem. Więc tutaj jest bardzo ważne, tak samo tutaj skupiamy się w tym poradniku na pracy w galopie i skupiamy się na tym, żeby doceniać, że jak koń przegalopuje całą sekwencję drągów na czysto, nie pukając w tego drążka i naprawdę lekko, ten koń musi natychmiast dostać przerwę, pokazać koniowi, tak, świetnie, zaznaczyć temu koniu, powiedzieć mu nawet, świetnie stary, kurczę, dobra robota, pogłaskać i dać koniowi przerwę. To jest bardzo ważne, ponieważ jak będziemy powtarzać wielokrotnie, a koń zrobi parokrotnie naprawdę fajne przejazdy, ale nie uzyska tej przerwy, nie uzyska nagrody, niestety ta praca wtedy, ten koń nie widzi dokąd idzie, bo jak on w stopniu zmęczenia i można powiedzieć niskiej jakości przejazdu dostanie przerwę, to koń wie, że on nie musi dawać siebie 100%. Tylko może tak po prostu przejechać. I niektóre konie są bardzo inteligentne, na tyle inteligentne, że jeśli popełnimy taki błąd, tracimy dużo punktów do rozwoju tego konia. Więc pamiętajcie o tym, nagradzanie i przerwa jest niezwykle ważna w takiej pracy. Moi drodzy, te ćwiczenie możemy zastosować na poziomie każdym tak naprawdę, ale jeśli chodzi mi o osoby, które już galopują, skaczą, pracują już w równowadze, tak? Czy osoby już bardzo zaawansowane treningowo, skaczą wysokie konkursy, mają klasowe konie, takie treningi też są bardzo owocne pod tym kątem, że pozwalają właśnie na skupienie, zrównoważenie, na rozluźnienie się troszeczkę konia, ale tak jak już wcześniej powiedziałam, musimy skupić się na takiej pracy, która pozwala koniowi widzieć różnicę. Kiedy się bardzo postara, damy przerwę i wtedy ten koń, naprawdę zobaczycie, że z każdym następnym przejazdem koń będzie się o wiele bardziej starał. Nawet jakby to miało, słuchajcie,
miały być trzy przejazdy i ten trzeci będzie tak świetny, że po prostu powiecie, o kurczę, ten koń nigdy tego tak świetnie nie zrobił. Znaczy, że ten koń powinien od razu dostać przerwę, pogłaskać, siąść z tego konia, podpuścić popręg, stępować w ręku, wyraźnie zaznaczyć koniowi, Boże, jaki jesteś świetny. I takie konie chcą swoim jeźdźcom dawać coraz więcej. Wiem to z doświadczenia. Więc życzę Wam tego też, ponieważ nie smaczek, nie jakieś takie pierdoły, jak ludziom się wydaje, dają efekt. Daje efekt właśnie ten timing, wyczucie chwili, w której musimy dać przerwę koniowi i nigdy nie doprowadzać do silnego zmęczenia. Żeby koń nie pracował na bardzo zmęczonych mięśniach albo na zmęczonej psychice. Cofaj! O tak, teraz super! Dobrze, przerwa. On mógł się pociągnąć, a niekoniecznie, żeby rzucić wodze. Tak, tak, tak. Świetnie. Bardzo dobrze, przerwa. Moi drodzy, to na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek i zastosujecie te ćwiczenie w swoich treningach. Był rozmaicić trening skokowy lub właśnie popracować technicznie nad spokojnym i poprawnym doprowadzeniem konia do przeszkody i utrzymaniem właśnie równej, aktywnej fuli. Jest to naprawdę fajne ćwiczenie, które pomaga jeźdźcowi nadążać za ruchem, pomaga jeźdźcowi uczyć się odległości, uczyć się tej fuli, odczucia i poprawnego prowadzenia. Więc mam nadzieję, że też spróbujecie i zobaczycie, jak to Wam będzie wychodzić. Słuchajcie, ja tymczasem się żegnam. Dziękuję, że jesteście z nami i do zobaczenia.